Jadi kita
ci sono andato a questo passato se lo fa quella mia destino ci vuole posto per Sono un po' di più di 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 un po'
Oczywiście, pełen stuczny. I jak to wytłumaczyć? Pierwsze koncepcje cesarza były pochowane w grobie 4000. Co to z tego było? Bo było to zgodne z tradycją chińską. Zresztą nie ma kultury, której zawsze stosowano wraz z wymordowanymi osobami. Kilkaset lat przed cesarzem, to też właśnie leżący królew, powstał oficjalny zakaz mordowania ludzi do grobów własnych. I kiedy cesarz chciał zamordować, aby mieć status tego świata, służący kochanki i konkubiny żony, to mu doradcy wytłumaczyli, że tak nie wolno. W związku z tym on rozkazał tworzyć tą armię z zakaz, czyli gliny wypalonej, żeby ta armia z nią dobrze miała służyć. Kazał był zrobić podwójne ilości 4000, 8000 osób w gminie. Nie tak znani są żołnierze, ale ci, co to jest odkryli w czasie badań archeologicznych, to również wykupili. Muszę wyznać, że padło to śmiertelne, ponieważ syn cesarza rozkazał zabić wszystkie konkubiny, które miały dzieci. I te kobiety pomordowane pod przesłanymi kręgosłupami odnaleziono w Włoszech. Również kazał zabić artystów, przemyślników, którzy pracowali przy drodze. Także odnaleziono kilkaset z Włoch i do tej pory przebadano tylko kilkanaście z nich. W tym odkryto szkielet jednej osoby, która zgodnie z DNA rodziła w Polsce. Kontakty oczywiście istniały, być może to nie jest teza do Chin. Natomiast moim zdaniem sądzenie, że to Grecy mieli sterować budowę tego gigantycznego grobowca cesarza, przypomnijmy, że według badań obecnych archeologicznych ten kompleks zajmuje około 100 km kwadratowych, to jest kwadrat około 10 km. Czyli to nie Grecy, jeżeli zgadzają się uciekło, ale mauzoleum wieżowy cesarza. Stoi to właśnie w Grecie gigantem maniaki przy cesarza. Przypomnijmy, że Grecy został ogłosił gigantyczny krzemień olimpijski. Wtedy przed królem ogłosił się w czasie cesarza. Król był jeszcze najczynniejszy, który zna zapytany zapewnił śmiertelną sprawę. To było rozpoczęcie wydarzeń tego miejsca. Każdy tam ten żołnierz wielki może był zatkany śmiercią i wdzięcznie z trafieniusza. Również cesarz nakazał uwięzieniu pisma Solcina, ponieważ do jego rządu w rozmaitych prowincjach były rozmaite systemy. Również on nakazał uwięzieniu jednostek tak i nie. Uwięzieniu rozmiaru osi woda, konnych, które służyły transportowi. Zlikwidował władzę całej arystokracji z domów tył. Odparł rządy na zasadzie wojskowych gubernatorów, 36 prowincji, więc on tworzył zjednoczenie sił. A w ogólnym komitetycznym podziela chciał również w sposób gigantyczny się wyrzucać. W tej bitwie dokonał tego największego mauzoleum i przetrwał do śmierci. Właśnie po zamianie, że weszli naturalnie, chociaż do tej pory tacy posągi miały na niego zrozumiały, bo zapraszali ludzi tutaj tematy. Czyli co, już to poznał pytanie? Gigantomania cesarza, gigantomania w architekturze? Bez wpływu stereotypu? Ja podam moją opinię. Natomiast chciałbym panu bardzo mocno zaznaczyć, że nie pracuje się w tym dużo czasu w wymiarach naturalnych figur. Jakoś te figury mają od 160 do metra 95. Chińczycy w tamtych czasach były zrzucone w tatu sił. Ale byli z Grecją, a to kolejny stoczni, a to są ludzie, które są znacznie większe. Natomiast mają proces historii relacji dotyczących pierwszego kontaktu sił ze światem polonistycznym. Dokonali się do takiego 100 lat po spotkaniu cesarza chińskiego w roku 4036. Kiedy to wojskowy wyniósł generał, dotarł po wieloletniej próbie do świata polonistycznego. To faktem zupełnie położona przez satelitę. Natomiast trudno na podstawie tego dokumentować stałe kontakty kulturowe, które by mogły zaowocować przekazaniem treści rzeźbiarki. Chińczykom wolno jednak przypomnieć, że Grecy dla swojej rzeczy używali marmuru, a nie gliny, którą później wypalano. No tak, rzeczywiście, zwłaszcza, że krawatowa armia była robiona taśmowa, po prostu zasadniczo drewnisa. A ten nadzwyczajnie realizm się postaci. Cudowne wykończenie szczegółów, no cóż, ja bym skłaniał się ku tezie, że był to przejazd geniuszy, tak samo jak geniusz Egipcjan, którzy wynaleźli, wydawali się oni. Nie możemy skłaniać się do przypuszczenia, że tylko jedni miejscu powstali tacy geniusze, których później te geniusz przeniesiono przez ich następców po całym świecie. A ta teoria wizji Grecji na tworzenie armii zakazowej troszeczkę taki wygląda. Powiedział dr Andrzej Krasowski, profesor od kultury, audycji Czas na naukę. Ja to puszczam do usłyszenia. Yeah.
Gracias.
gwiazdora. Jako dzieci towarzyszyli oni ojcu w pracy nad tym filmem. Pamiętają również nieznaną jeszcze wtedy szerszej publiczności Portland Kempel. O tym wszystkim opowiedzieli ciekawym tych wspomnień Rzymianom i turystom. Na zakończenie wieczoru na placu odbyła się pierwsza publiczna projekcja filmu z 1953 roku, który także jest już zabytkiem, lecz jest odnowione pobliskie schody hiszpańskie. Witryny jednego ze znanych sklepów jubilerskich zniknęły na kilka dni preciozach, aby ustąpić miejsca zdjęciom, jakie 63 lata temu zrobił parze amerykańskich aktorów rzymskich paparazzi. Marek Planet, Polskie Radio, Rzym. Zagwarantowane, zapłacą i zaryskowane kary. Oczywiście muszą się to przetargać, muszą i sprostać.
Thank you.